maja bieżącego roku odbył się czwarty z pięciu wykładów w ramach projektu e-fizyka. Wykład przeprowadził pan dr Piotr Psuja z Politechniki Wrocławskiej. Tematem wykładu było światło i jego zastosowanie w życiu człowieka. Było sporo na temat historii powstania żarówki aż do dnia dzisiejszego, zastosowaniem najnowocześniejszych technik oświetleniowych, diod LED, OLEDowych. Sporo też było o laserach, ich własnościach, zastosowaniu w życiu człowieka.